Szanowni Państwo, w imieniu Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej z rzędu, to jest nasza 11. debata z ludźmi ciekawymi, z ludźmi decydującymi o sprawach, które wokół nas się toczą. I jest mi miło z tego względu, że na dzisiejsze spotkanie udało się zaprosić pana dyrektora szpitala, który, nie będę ukrywał, powiem to szczerze, zaproszenie przyjął właściwie bez problemu. I w imieniu Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia chcę serdecznie podziękować Wam Państwu za przybycie na to spotkanie. Nie jest to pełna sala, tak jak było może na innych spotkaniach, ale są najlepsi. I tego się trzymajmy, że są najlepsi mieszkańcy i ci, którzy chcą akurat mieć wpływ na to, co się dzieje u nas, wokół nas. Nasz gość dzisiejszy to pan dyrektor Szpitala Powiatowego Waldemar Stylo. Pan dyrektor został wybrany na to stanowisko z konkursu i z dniem 1 sierpnia rozpoczął pracę w naszym szpitalu. Pan dyrektor nie jest lekarzem, ale ma doświadczenie w zakresie ochrony zdrowia i to duże. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej oraz absolwentem Szkoły Zdrowia Publicznego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 2 lata kierował szpitalem w Myślenicach i obecnie pracował do czasu przejęcia tej funkcji w szpitalu w naszym Chrzanowie. Był analitykiem w szpitalu uniwersyteckim na Uniwersyteckim w Krakowie. Szanowni Państwo, kartka mi jedna zginęła, ale mam to z kodem. Chrzanowski Szpital funkcjonuje od 83 lat. Od 1994 roku znajduje się w nowym budynku szpital przy ulicy Topolowej. Jest największym, najnowocześniejszym szpitalem w zachodniej Europie. W zachodniej Małopolsce. Chciałbym, żeby pan mógł Europę. Ale w zachodniej Małopolsce. Z szeroką bazą diagnostyczno-zabiegową i zapleczem logistycznym. Na terenie szpitala działa oddział PACS, Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca, który w zakresie kardiologii inwazyjnej jest podwykonawcą zabiegów w szpitalu. Przy lecznicy działa także prywatna klinika okulistyczna, gdzie wykonywane są m.in. zabiegi leczenia zaćmy. Szpital ma ambicje wybudowania Centrum Onkologii Klinicznej z radioterapią. Rocznie w szpitalu leczonej jest około 20 tysięcy pacjentów. To jest naprawdę w porównaniu ze szpitalami większych miast, a podobnych do naszych, jest to wynik naprawdę, jeżeli nie najlepszy, to jeden z lepszych. W 22 poradniach specjalistycznych udzielanych jest około 20 tysięcy porad rocznie. Ponadto przeprowadza się 10 tysięcy dializ rocznie. Około 40 tysięcy badań diagnostycznych, w tym prawie 6 tysięcy badań tomografem i 3 tysiące badań endoskopowych. Specjalnie mówię o tych szczegółach, bo chciałbym, żebyśmy mieli obraz, co się w szpitalu naszym robi i jak on funkcjonuje. Pogotowie ratunkowe realizuje około 7,5 tysiąca zgłoszeń do nagłych zachorowań i wypadków. To jest dużo, naprawdę to jest dużo. Lecznica należy także do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, Regionalnej Sieci Szpitalnej Promującej Zdrowie oraz Ligi Szpitali na rzecz zapobiegania odleżynom u pacjentów. W szpitalu prowadzona jest edukacja w zakresie samobadania piersi, zdrowego stylu życia, żywienia, pielęgnowania stomii, pielęgnacji odleżeń. Działa także Stowarzyszenie Amazonek. Tyle może. Mam jeszcze większy ciąg akurat informacji, ale chcę na tą chwilę na tym zakończyć, ponieważ chciałbym, żebyśmy właściwie zgodnie z tradycją akurat naszych debat,
zadawane pytania panu dyrektorowi. Czas na zadanie pytania, bo zgodnie przypomnę tylko, jakie dotychczas były, że jest czas 1 minuta, natomiast na odpowiedź pan dyrektor będzie miał 2 minuty. Chcę, żeby tych pytań było oczywiście jak najwięcej zadawanych. Chcę, żeby ten dialog z panem dyrektorem był jak najlepszy. Z deklaracji pana dyrektora i z takiego założenia tej debaty jest, żeby można było pytać się o sprawy, które dotyczą akurat funkcjonowania szpitala. Pan dyrektor, nie ukrywam, w rozmowie ze mną zgodził się na to, że nie będzie tutaj żadnych tajemnic chciał naruszyć i będzie na wszystkie pytania odpowiadał. Korzystam z życzliwości pana dyrektora, że przyjął zaproszenie z zadowoleniem. Proszę państwa, zaczynamy. Witam państwa serdecznie. Ja bym coś panu chciał zmienić, poruszyć do tego, co ja się wypowiedziałem w tym, to... Znaczy, chciałem od razu sprostować, jeśli można, bo... To bardzo proszę od razu. Tutaj była mowa o tym, że ambicją szpitala jest wybudowanie takiego centrum onkologii z radioterapią. Tak, onkologii klinicznej. Tak. Z radioterapią to są już jakby pan nieaktualne, ponieważ to jest praktycznie nierealne. To znaczy, tam w obecnej sytuacji, kiedy powstają regionalne centra radioterapii, w Małopolsce jest ich już taka liczba, że dodatkowe już nie będą, przynajmniej przez dłuższy czas powstawały, po prostu nie ma takiej potrzeby. A to są ogromne nakłady, w związku z czym to chyba jest, nie wiem z kiedy. To jest wyciąg, co zrobiłem panie dyrektorze z informacji ze strony szpitala. Ale właśnie, ale kiedy ta informacja była zmieniana? 2 tygodnie temu. Tak? To muszę zgłosić, że ta informacja nie... To jest na stronie waszej... Cała reszta, tak, natomiast ta informacja jedna jest już nieaktualna. Takich planów już nie ma, bo one są po prostu nierealne. Rozumiem. Proszę państwa, zacznijmy może od początku. Z tych pytań, które dostałem drogą elektroniczną, ilość lekarzy, ilość osób zatrudnionych akurat w służbie zdrowia, pielęgniarek zatrudnionych na dzień dzisiejszy, jak również dobrze dla naszej wyobraźni by to działało, gdybyśmy mogli porównać to w odniesieniu do roku poprzedniego, czyli do roku 15. Bardzo proszę panie dyrektorze. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Już postaram się odpowiadać na pytania. Tak jak powiedziałem, oczywiście pod warunkiem, że będę znał odpowiedzi, bo nie na wszystko będę w stanie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o personel medyczny w szpitalu, to już państwu mówię. Oczywiście tutaj najistotniejsze grupy to jest personel pielęgniarski najliczniejszy. Na początku tego roku było to 367 pielęgniarek, rok wcześniej 359, a w roku 2014 to było 357. Także ta lista, liczba rośnie. Niezbyt szybko, ale jednak przyrasta, co nas cieszy, dlatego że wiele szpitali z personelem pielęgniarskim zaczyna mieć problemy, tam zaczyna ubywać. U nas na całe szczęście na razie ta tendencja jest przyrostowa i jeszcze mamy chętne pielęgniarki do pracy w naszym szpitalu. Jeżeli chodzi o personel lekarski, to tutaj sytuacja jest nieco odmienna. Mianowicie w 2014 było to 103 osoby były, w 2015 105, a w 2016 rozpoczęliśmy z liczbą 101 osób w personelu lekarskim. Natomiast tutaj to wymaga uzupełnienia o tyle, że to są osoby pracujące na etatach w szpitalu, ale ponieważ szpital wymaga zabezpieczenia 24-godzinnego, w związku z tym mamy jeszcze tak zwane dyżury medyczne, popołudnie, noce, święta, niedzielę i wtedy wspomagamy się również dodatkowymi lekarzami, którzy w ramach umów cywilnoprawnych zabezpieczają nam po prostu te dyżury. I tutaj
tutaj, jeżeli chodzi o liczby, to już Państwu powiem. Lekarzy, około 60-65 jakby osób, to jest ten personel, który gdyby był u nas na etatach, to musielibyśmy mieć 65 osób więcej, ale te 65 etatów jest jakby realizowane w oparciu o tak zwane zewnętrzne usługi lekarzy z zewnątrz. Nie wiem, czy podawać Państwu również liczbę pozostałego personelu medycznego. Może też proszę, żebyśmy więcej wiedzieli, tak, żebyśmy więcej. Różnych oczywiście już podaję. Do tego, do tej liczby lekarzy, którą podałem, są również w szpitalu lekarze rezydenci, czyli tacy lekarze, którzy robią jakąś konkretną specjalizację. Specjalizują się w jakiejś dziedzinie, natomiast jeszcze nie są specjalistami w tej dziedzinie. Takich osób mamy w tej chwili 26 i to jest najwięcej, dlatego że w roku 2014 mieliśmy tylko 20 takich osób, w tej chwili 26. To są lekarze, którzy się kształcą, nabywają u nas w szpitalu tak, takiego praktycznego, takiego doświadczenia, żeby mogli być specjalistami w danej dziedzinie. Ponadto mamy 3 osoby, to są lekarze stażyści, czyli takie osoby, które dopiero co ukończyły studia medyczne i muszą odbyć taki właśnie staż praktyczny, zanim będą mogli podjąć samodzielną pracę. Ponadto mamy oczywiście personel inny, farmaceutów mamy 3 osoby, położnych 48 i ta liczba się mniej więcej utrzymuje na tym samym poziomie, ponieważ mieliśmy 49 w 2014, 48 w 2015, 48 w 2016. Ratowników medycznych mamy 24. Techników medycznych 48. Tu są technicy różnych, powiedzmy, specjalności. Terapeutów zajęciowych mamy w wymiarze etatowym, jest to niespełna 5 etatów. Mamy 18 etatów opiekunów medycznych, czyli tak, to są osoby, które nie mają uprawnień pielęgniarki, ale mogą się zajmować pacjentami, mają do tego już uprawnienia. Sanitariuszy mamy 3. Poza tym laborantów 2, pomoce laboratoryjne 7, salowe 85 osób i pozostały personel wyższy medyczny 39 etatów. To są fizjoterapeuci, diagności, psycholodzy, logopedzi, fizycy medyczni i terapeuci. Czyli to jest ten personel pozostały z wyższym wykształceniem. Świetnie. Czy zdaniem Pana, Panie Dyrektorze, czy ta ilość zatrudnionych tych etatów, co macie, czy jest zadowolenie akurat Pana teraz jako Dyrektora, że są jakieś braki w zatrudnieniu? To znaczy, tak, oczywiście są braki, natomiast tutaj musiałbym powiedzieć, że to są jak gdyby dwa rodzaje. Pierwsze to jest problem, że brakuje nam lekarzy, żeby spełnić wymogi czasami Narodowego Funduszu Zdrowia. Czyli mamy takie deficytowe specjalności, gdzie na przykład lekarzy rehabilitacji mamy mało. Ostatnio nam się udało zatrudnić, w związku z czym już w tej chwili spełniamy te minimalne wymogi, ale cały czas mamy świadomość, że chcielibyśmy mieć więcej lekarzy rehabilitacji. Podobnie z lekarzami i pediatrami. Spełniamy minimalne wymogi, ale mamy świadomość, że tych lekarzy powinno być więcej, natomiast nie mają. Także to są w tej chwili takie problemy, że w niektórych specjalnościach chcielibyśmy zatrudnić dodatkową liczbę lekarzy, ale nie ma chęć. Po prostu coraz mniej jest lekarzy na rynku usług zdrowotnych w Polsce. Z czego to wynika, Panie Dyrektorze? No, wynika to przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że
dość znacząca grupa wyjechała za granicę. To jest, tam dużo więcej mogą zarobić, w związku z czym część pojechała. A druga przyczyna to jest niestety błąd w kształceniu lekarzy. Od wielu lat w pewnych dziedzinach kształci się zbyt mało specjalistów. Czyli system kształcenia lekarzy no jest jak gdyby niedostosowany do obecnych potrzeb. I o tym też się mówi już od wielu lat, natomiast jak gdyby chyba z powodów oszczędnościowych no tych lekarzy jest cały czas zbyt mała ilość kształcenia. Także to są dwa problemy. Po pierwsze wyjeżdżają za granicę i tutaj jest największy ubytek, a po drugie zbyt mało jest kształconych od wielu lat i to w tej chwili jak gdyby dopiero widać, bo lekarz zanim się wykształci, nabierze doświadczenia, może samodzielnie pracować, no to tak naprawdę jest to co najmniej 7-8 lat, a zanim zrobi specjalizację, to jest lat kilkanaście. W związku z tym no, od momentu, kiedy się poprawi system kształcenia, to dopiero za kilkanaście lat od tego momentu będzie odczuwalne zwiększenie liczby lekarzy. Także to jest taki problem. Rozumiem, że ten deficyt lekarzy powoduje, czy ma wpływ na to również i u nas, że w Szanowie mamy zapotrzebowania na lekarzy specjalistów w szpitalu? Tak, oczywiście. Znaczy jest, tak jak powiedziałem, czasami zdarzał się problem, że nie mogliśmy znaleźć chętnych, żeby spełnić minimalne wymogi w zakresach działalności, którą już szpital prowadzi. Ale to ma również przełożenie na ograniczenia w możliwości uruchamiania nowej działalności. Jeżeli byśmy chcieli otworzyć nową poradnię, której nie ma w szpitalu, to po pierwsze musielibyśmy uzyskać kontrakt w Narodowym Funduszu Zdrowia, co jest w tej chwili wstrzymane, także praktycznie nowych poradni w tym roku i w przyszłym nie będzie można zakontraktować. No a drugi, chyba poważniejszy problem to jest taki, że nawet gdybyśmy chcieli, to trudno jest znaleźć chętnych lekarzy do pracy. Podobna sytuacja ma miejsce w planowanych nowych oddziałach, które planujemy w szpitalu uruchomić. No już w tej chwili podejmujemy próby pozyskania lekarzy, chociaż oddział planujemy otworzyć dopiero w 2018 roku. Czyli już w tej chwili musimy podjąć działania, żeby w 2018 roku mieć lekarzy do prowadzenia nowych oddziałów. No taka jest niestety rzeczywistość, że nie da się z miesiąca na miesiąc, czy tam z wyprzedzeniem 3-miesięcznym zabezpieczyć lekarzy specjalistów. To niestety wymaga przygotowań przeszłości. Ja patrzę też po Państwie, bo ja mam pytania tutaj od internautów elektronicznie przesłane. Jeżeli ktoś będzie chciał zadać pytanie, to bardzo proszę od razu rączka w górę i udzielam, ale nie widzę, to czytam z kartki. Panie dyrektorze, jakie nastroje teraz panują akurat dziś akurat w szpitalu, wśród pracowników, wśród załogi? Znamy więc jako mieszkańcy, że pana poprzednik akurat no, był trudno dostępny. Pan, ja przynajmniej z tego sam dowodem, że spotkanie z panem akurat odbyło się bez żadnych kłopotów i nie ukrywam, bardzo życzliwie to wspominam. Ale chciałbym pana poznać, pana opinię odnośnie nastrojów, jakie panują wśród załogi i oczekiwania w stosunku do pana też, co dalej? To powiem w taki może nietypowy sposób, to znaczy nie wiem jak było wcześniej, natomiast w tej chwili mam informacje i sam też mam takie odczucia, że personel dość dobrze identyfikuje się ze szpitalem, czyli jest taki bardzo zainteresowany, żeby szpital coraz lepiej funkcjonował. Jednak pracownicy w tej chwili mocno się identyfikują, utożsamiają, że to jest ich miejsce pracy i robią dużo,
są w stanie nawet poświęcić czas wolny, żeby coś poprawić w tym szpitalu, żeby było lepiej. Także ta komunikacja z pracowników ze szpitalem wydaje mi się jest w tym momencie dość wysoka, na wysokim poziomie. Problemem są tak naprawdę z jednej strony niedobory kadry, ponieważ w pewnych obszarach, między innymi lekarzy, tak jak wspomniałem, są niedobory kadry, tam wynikające z pewnych problemów z dostępnością lekarzy. Natomiast w wielu obszarach działalności szpitala mam świadomość, że powinno pracować więcej osób, ale nas na to nie stać. Czyli wiem, że lepiej, łatwiej by się pracowało ludziom, gdyby było więcej pracowników, ale nie możemy sobie na to pozwolić, bo nie mamy środków finansowych, żeby zwiększyć zatrudnienie. Także to jest taki element takiego, powiedziałbym, niepokoju trochę. A drugi to jest to, że oczywiście pracownicy mają oczekiwania, żeby więcej zarabiać, co też jest zrozumiałe. Natomiast też w tym momencie nie jesteśmy w stanie tych oczekiwań spełnić. Tak jak wspomniałem, między innymi dlatego, że na przyszły rok finansowanie nie ulegnie zwiększeniu, a w tym roku jest tak naprawdę podobne do finansowania, jakie było w poprzednich latach. Prawda jest taka, że Narodowy Fundusz Zdrowia tak na dobrą sprawę od 6 lat nie podniósł cen za zaświadczenia. Czyli tak jak cena punktu wynosiła 52 w szpitalnictwie od 2010 roku, tak w tej chwili też 52 zł za punkt. No a oczywiście poszczególne świadczenia mają pewnie przelicznik. Także no, przy nie zwiększającym się przychodzie z tytułu wykonywanych świadczeń, no, nie jesteśmy w stanie podnosić wynagrodzeń, choć i tak takie wzrosty no, już miały miejsce. Siłą rzeczy nie mogliśmy, nie było takiej możliwości, żeby przez tak wiele lat w ogóle nie podnieść wynagrodzeń. Także, natomiast no, to były wzrosty oczywiście no, niewystarczające. Oczekiwania pracowników są znacznie większe niż te podwyżki, które się udało tutaj, które zostały przyznane w ubiegłych latach. Mm-hmm. Natomiast no, w tej chwili, tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo trudna, ale myślę, że o sytuacji finansowej szpitala. Będziemy rozmawiać. Ja potwierdzę, nie ukrywam taką opinię, bo przygotowuję się do dzisiejszego spotkania. Nie będę ukrywał przed panem dyrektorem, że spotkań wiele miałem akurat ze znajomymi pracującymi akurat w szpitalu. I że pracownicy się identyfikują akurat z tym, co się dzieje i że wspierają pana działania, to nie ukrywam, że też są tutaj panowie obecni, czy z fundacji, czy ze związków zawodowych, co świadczy pozytywnie o tym, że ten wiatr w plecy pana akurat od zespołów ludzi pracujących też pan ma i to nie ukrywam. Pozytywnie to odbierałem, rozmawiając z kilkunastoma osobami na ten temat. Zwłaszcza, że dla ciekawości państwu powiem, myślę, że państwo dowiedzą, pan dyrektor wygrał konkurs, w którym startowało kandydatów, było 10, chyba dobrze mówię, prawda? Także rywalizacja była duża, a to, że ten wiatr pan dyrektor ma, potwierdza to w rozmowie z licznymi osobami, które pracują w szpitalu. I to jest fakt. To jest na pewno dla pana dobry prognostyk, panie dyrektorze. I oby tak dalej było. Ale pytanie dalsze, następne. Dobrze, przeskoczymy akurat na te sprawy finansowe. Panie dyrektorze, jak to z tymi finansami? Wiemy, że są braki. Ile tego brakuje? Sytuacja, jeśli chodzi o finanse szpitala, jest niedobra już od wielu lat. Tak naprawdę to szpital od momentu, przynajmniej z tego co wiem, jak zaczął funkcjonować w nowym budynku,
to praktycznie nie było takiego okresu, kiedy by wygenerował dodatni wynik finansowy. Corocznie był to ujemny wynik, czyli strata. Także szpital przynosił stratę, natomiast w tym momencie ta strata jest niestety na już takim mocno niepokojącym poziomie, ponieważ no, w tym momencie strata przekracza 4 miliony za rok 2016. Natomiast tutaj istotne są regulacje prawne, mianowicie w ustawie o działalności leczniczej jest zapis, że publiczny szpital, tak zwany samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jakim jest nasz szpital, nie może w takiej jednostce strata być wyższa niż odpis amortyzacyjny, czyli niż koszty amortyzacji. Gdyby się tak zdarzyło, no to wówczas podmiot tworzący, czyli w naszym przypadku starostwo powiatowe, musiałoby podjąć odpowiednie działania i albo musiałoby dołożyć pieniędzy szpitalowi, no a skądinąd wiemy, że tych pieniędzy nie ma. Tym bardziej, że budżet szpitala jest na tyle duży, że no tak naprawdę powiat wcale nie ma więcej pieniędzy od szpitala, czyli jeśli mówimy o budżecie rocznym. Natomiast innym działaniem, do jakiego byłby zobligowany powiat, no to byłoby przekształcenie szpitala bądź jego likwidacja. Dlatego też to jest o tyle niebezpieczny poziom tej straty, która jest generowana przez szpital w tym momencie, że ona jest jakby na granicy bezpieczeństwa, powiedzmy. No i tutaj no nie ma co ukrywać, robimy wszystko, żeby w tym roku udało się uniknąć niebezpieczeństwa, jakie jest, czyli żeby rok 2016 zamknąć stratą, ale stratą na poziomie nieprzekraczającym wysokości odpisu amortyzacyjnego. Co będzie w następnym roku, to tak naprawdę w tej chwili nie umiem powiedzieć, bo jak Państwo zapewne słyszeliście, jest przygotowywana gruntowna reforma systemu ochrony zdrowia. Zmiana systemu finansowania, zmiana organizacji szpitali, mówi się o powstaniu sieci szpitali, o zmianach zasady finansowania, no ale to jest wszystko na razie w takiej sferze planów, projektów, natomiast jeszcze nie ma żadnych konkretnych rozwiązań, które by były ostatecznie zatwierdzone, co będzie w przyszłym roku. Także ta przyszłość, którą jesteśmy w stanie w jakiś sposób przewidzieć, to jest maksymalnie do połowy przyszłego roku, bo tutaj jesteśmy w stanie określić, jakimi przychodami będziemy mogli dysponować w szpitalu. Natomiast drugie półrocze przyszłego roku na razie nie ma żadnych regulacji konkretnie, jakimi środkami finansowymi będzie dysponował szpital w drugim półroczu przyszłego roku. To nie jest oczywiście problem tylko naszego szpitala, w ogóle. Wszystkie szpitale będą miały na razie określony tylko poziom finansowania do poziomu do połowy przyszłego roku, a co dalej, to się dopiero pokaże. Także sytuacja na dzień dzisiejszy finansowa jest ciężka. Ciężka jest tym bardziej, że szpital, co prawda, jest najnowszym szpitalem w województwie małopolskim, bo budynek szpitala jest najnowszy, bo ma dopiero 20, powiedzmy, 20 kilka lat. Inne szpitale mają lat kilkadziesiąt, a nawet niektóre ponad 100. Także tutaj jesteśmy w tej dobrej sytuacji, no ale niestety w ciągu 20 lat szpital nie miał regularnie odtwarzanego majątku. Czyli tak jakby to, co było nowe 20 parę lat temu, już się do tego stopnia postarzało, że wymaga wymiany, a na tą wymianę nie mamy pieniędzy. To jest dodatkowy taki problem, który pogłębia nasze trudności finansowe, bo musimy kupować nową aparaturę. U nas aparatura, około połowy aparatury to są urządzenia, które mają 15 lat i więcej. W związku z czym, które wymagają już wymiany na nowo. Oczywiście tą wymianę wykonywano w ostatnich latach, ale oczywiście zasada jest taka, że na odtwarzanie majątku powinno się wydawać tyle, ile
wynosi środki za amortyzację. Natomiast no, nigdy tak nie było w szpitalu, nigdy się nie wydawało rocznie na odtwarzanie majątku takich pieniędzy, które byłyby adekwatne do odpisów amortyzacyjnych, co powodowało, że była taka degradacja tego majątku. On się po prostu starzał. No i w tej chwili mamy taką sytuację, że on jest na tyle już wymagający wymiany, że teraz powinniśmy rocznie na odtwarzanie majątku szpitalu wydawać kwotę na poziomie 5-7 milionów. A oczywiście takich pieniędzy ani my nie mamy, ani powiat nie ma. Więc liczymy na to, że w przyszłym roku będą uruchamione środki unijne. Więc zakładamy, że przynajmniej w przyszłym roku i w 2018 uda nam się skorzystać ze środków unijnych. I w tym dostrzegamy dużą szansę. Czy szpital na dzień dzisiejszy korzysta ze środków pozabudżetowych? Pozyskuje jakieś środki? Jeżeli tak, to na jakim poziomie? Tak, więc oczywiście szpital od lat, to jak gdyby moi poprzednicy również starali się pozyskiwać środki z zewnątrz. I tutaj muszę powiedzieć, że to nawet się całkiem nieźle udawało. Już postaram się Państwu podać jakieś kwoty z tym związane. Tak. Ja tak nie ukrywam, jednym okiem patrzę na Państwa, ale drugim patrzę też na laptopa Pana Dyrektora, jak biegle przeskakuje z pliku do pliku, szukając informacji. No bo mamy tutaj też dużo różnych informacji. Nie mówię, że się to podoba Panie Dyrektorze, fajnie. Więc tak, szpital w kolejnych latach ma coraz większe trudności z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania środków trwałych. W roku 2014 kwota dofinansowań łącznie wyniosła 760 tysięcy złotych. W roku 2015 było to 850 tysięcy złotych. Natomiast w roku 2016 na razie jedynie 41 tysięcy złotych. W tym roku to jest najgorszy rok, jak chodzi o pozyskiwanie środków. W 15 jeszcze Pani w 15 to było 850 tysięcy, w 14 760, no a w tym dopiero 41 tysięcy. Staram się oczywiście pozyskać tutaj, na pewno ta kwota ulegnie jakiemuś zwiększeniu i to na pewno istotnemu, dlatego że otrzymaliśmy, i to też warto powiedzieć, tą karetkę, która tutaj była w czasie Światowej Dni Młodzieży. Właśnie. Udało się w niedzielę oficjalnie, dostaliśmy akty notarialne podpisane wcześniej u Pana Wojewody, osobiście wręczała Pani Premier, także była wielka uroczystość. My jako jedna z 8 małopolskich szpitali dostaliśmy taką karetkę. 9 pojechała do Częstochowy, a 10 do Staszowa. Staszowa, tak. Czy także też tak. Także no, to będzie kwota, która nam poprawi tak zwane zakupy inwestycyjne z zewnętrznych środków, no bo ona oczywiście jako darowizna to będzie wartość 500 tysięcy złotych, którą szpital, otrzymując tą karetkę, dostanie oczywiście w formie życiowej. A ile tych karetek w ogóle macie, Panie Dyrektorze, w oddziale ratowniczym? No to tutaj bym się wspał, jeśli mógłbym skorzystać z obecności Pana Leszka, poprosił, żeby Pan powiedział i w jakim stanie i ewentualnie do czego są wykorzystywane, bo to też jest. Pan Leszek, przypomnę, jest kierownikiem oddziału koordynatorem ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatowym w Szanowie. Tą funkcję piastuję od 3 lat. Na zadane pytanie odpowiem tak. Dzisiaj dysponujemy sprzętem taborem o ilości 8 karetek. Jak wiadomo, jak wspomniał Pan Dyrektor, one też z biegiem czasu ulegają zużyciu. Dzisiaj najnowszą kartkę, którą otrzymaliśmy właśnie w niedzielę, następna jest z 2-letnim stażem i tak sukcesywnie, cofając się wstecz, te karetki są zaawansowane wiekiem. One są rozdysponowane, drodzy Państwo, na dwie w stacji głównej, czyli w szpitalu powiatowym. Jest to karetka S, tak zwana z lekarzem, oraz karetka P stworzona z zespołu ratowniczego. Jedna karetka stacjonuje u Państwa w Trzebini,
jedna w podstacji Libiążu i jeszcze jedna w podstacji Babicy. Takim właśnie dysponujemy taborem, taką siecią karetek na terenie naszego powiatu. Super. To myślę, że to jest ilość taka, która może zadowalać, prawda? Tak, na dzień dzisiejszy, jak wiadomo, to jest taka ilość, która daje nam spokojny byt przy jakichkolwiek odtelkach, awariach, żebyśmy mieli samochód również rezerwowy. Czyli rozumiem, że jeżeli stacjonuje w Trzebini, to ona jest cały czas w Trzebini, tak. I sygnał od Was dochodzi od razu świetne rozwiązanie. Jeśli pytanie jest w tym kierunku, wszystkie te karetki są, czy funkcjonują w systemie centralnej dyspozytorni. Taka centralna dyspozytornia mieści się w Krakowie, w której my de facto tutaj funkcjonujemy. Każda informacja czy zgłoszenie od Państwa jest kierowane do Krakowa, dyspozytorów to zlecenie zostaje przesłane bądź do stacji głównej, bądź na poszczególne podstacje i stamtąd te karetki zostają uruchamiane czy wysyłane w teren. To jest, powiem szczerze, bardzo dobre rozwiązanie, które zdecentralizowało formy funkcjonowania pogotowia, bo w dużej mierze spowodowało, że te karetki są bliżej danych miejsc, czyli tak u Państwa już ten czas dojazdu maksymalnie skraca się praktycznie w różne regiony Trzebini. No mogę powiedzieć, że spokojnie 5-7 minut to jest maksymalny czas dojazdu. Jeśli mówimy o karetce P, która znajduje się tutaj u Państwa, to zwiększa naprawdę w dużej mierze bezpieczeństwo Państwa i sposób działania zespołów ratowniczych. To też jest, to jest pozytywne, nie ukrywam. Tylko odnośnie tego numeru alarmowego, tego 112, to powiem tylko tyle, że nie wiem jak Państwo, ale ja przynajmniej spotkałem się z takim zdaniem, że telefon do Krakowa, szkoda, że jest do Krakowa, że nie jest to akurat wykonywany do nas, do Czanowa, bo o ten czas rozmowy nieraz to są faktycznie sekundy, minuty. Byłoby to szybciej chyba, no ale to myślę, że w problemu nie ma. To ja mam powiedzieć, można, bo to tak z pozoru może tak wyglądać, tak? Że gdyby telefon był tutaj, to byłoby szybciej. Natomiast proszę sobie wyobrazić sytuację, że wszystkie karetki stacjonują na przykład przy szpitalu, bo tylko w takiej sytuacji bylibyśmy w stanie stąd uruchamiać karetki. Natomiast dyspozytor w Krakowie ma dokładną informację na mapie, widzi, gdzie w danym momencie jest która, każda karetka. Jeżeli karetka z Trzebini pojechała na pilne wezwanie, to on jest w stanie tutaj przysłać karetkę albo z Krzanowa, albo nawet z Krzeszowic. W związku z czym to takie zarządzanie z poziomu Krakowa jest o tyle bezpieczniejsze, że wiadomo, u nas te karetki są czasami w akcji. Tak. I jeżeli się zdarzy takie wezwanie, że na danym rejonie trzeba wysłać drugą karetkę, to ten dyspozytor najlepiej widzi, skąd ta karetka najszybciej może dojechać. Rozumiem, że ten dyspozytor widzi go na planszy, co on dalej chwilę robi. Dokładnie, z dokładnością nie wiem do ilu metrów, ale widzi, że ta karetka jest jakieś lokalizowane. I on z całego województwa tak naprawdę takie oszady karetek robi, że w sytuacji, jak jest wypadek, gdzie potrzeba, nie wiem, 5-6 karetek, bo czasami się takie wypadki zdarzają, to on wtedy ściąga z różnych powiatów na te karetki, więc to jednak jest dużo większe bezpieczeństwo. Mnie przekonał ten argument i nie ukrywam, on dzisiaj tym kolegom, koleżankom, którzy mi mówią, i ja też nabrałem tego mówienia, że to jest akurat niedobre rozwiązanie, zmieniam zdanie. Przyjmuję to tłumaczenie z zadowoleniem. Fajnie. Proszę Państwa, dalej idziemy. Patrzę po Państwa, czy ktoś chce zadać pytanie. Ale ja tutaj mam następne. Szpital czy korzysta z mojego... Tak. Czy tam korzysta? Dobrze. Odnośnie postrzeżenia zarządzania, Panie Dyrektorze. To, co Pan nastał, co Pan widzi, zapoznał się Pan z sytuacją finansową, zna Pan ją, jaka jest, jakie są możliwości kadrowe, finansowe. Jak Pan widzi proces zarządzania w perspektywie końca roku i początku następnego, kiedy będzie Pan pozyskiwał nowe kontrakty z Narodowego Funduszu? No więc tu już chyba jeszcze będzie do końca, prawda? Znaczy częściowo odpowiedziałem na to pytanie, ponieważ
Tak jak powiedziałem, my na ten moment jesteśmy w stanie zaplanować maksymalnie do połowy przyszłego roku, bo tylko tutaj mamy określony poziom finansowania. Jesteśmy w stanie, chociaż jeszcze nie jest on dokładnie wskazany, ale mamy pewne informacje, jaki będzie algorytm, czyli sposób ustalania kwot na pierwsze półrocze. I do tego czasu jesteśmy w stanie zaplanować dość precyzyjnie funkcjonowanie szpitala. Natomiast co będzie później, no to jedynie zakładamy, że nie będzie gorzej, tylko nowy system, który będzie funkcjonował w oparciu o tak zwaną sieć szpitali publicznych, czyli tych, które mają mieć zapewnione finansowanie i one mają zabezpieczyć dostępność do lecznictwa szpitalnego, tą taką podstawową, która musi być dla społeczeństwa zapewniona. Mamy nadzieję, że ta sieć poprawi nieco sytuację finansową szpitali, które się znajdą w tej sieci. Nasz szpital, tutaj też muszę pochwalić szpital, że są planowane trzy poziomy referencyjne w tej sieci. Poziom pierwszy, czyli taki najniższy, podstawowy, poziom drugi i poziom trzeci. To jeżeli chodzi o szpitale wielospecjalistyczne. Potem oczywiście jest czwarty, piąty, to już są tylko dla szpitali pulmonologicznych, dla bardzo takich wybranych szpitali jednoprofilowych, najczęściej albo klinicznych. Ale szpitale generalnie będą podzielone na trzy poziomy. Pierwszy, drugi, trzeci. Nasz szpital na 100% będzie miał drugi poziom referencyjny, czyli będzie miał raczej poziom szpitala wojewódzkiego, a nie powiatowego. Co nam gwarantuje pewną pozycję w tej sieci. Jednak drugi poziom referencyjny to są te szpitale, które zostały dostrzeżone jako szpitale, które są niezbędne do funkcjonowania, bo zabezpieczają najwięcej zakresów działalności, czyli zabezpieczają bezpieczeństwo dostępu do świadczeń w bardzo szerokim zakresie. Także tutaj nasz szpital, pomimo tego, że jest powiatowym, znalazł się na drugim poziomie referencyjnym, a nie na pierwszym. Także to daje nam pewną gwarancję, że finansowanie szpitala będzie, bo cały czas tylko nie umiemy powiedzieć w 2017 roku, na jakim poziomie, ale szpital, jeżeli znajdzie się w sieci, no to będą wszystkie władze, zarówno samorządowe, powiatowe, jak i centralne, bo będą musiały zrobić wszystko, żeby ten szpital mógł sprawnie funkcjonować. No tyle w tej chwili można powiedzieć. Także oczywiście staramy się zabezpieczyć, jak tylko to jest możliwe, żeby szpital funkcjonował bez przerw, bez problemów. W tej chwili mamy na przykład usuwa się lampa w tomografii komputerowym, ale to jest rzecz normalna. Lampa się co jakiś czas psuje, trzeba ją wymienić. Ale to oczywiście powoduje utrudnienia kilkudniowe, natomiast nie jest zagrożona ciągłość udzielania świadczeń. Wszystko w szpitalu działa. Mamy zabezpieczenie również na wypadek różnych sytuacji, jak jakieś klęski żywiołowe, mamy podwójne systemy zasilania w energię, mamy zabezpieczenie w ciepło, mamy zabezpieczoną wodę na różne sytuacje w zbiornikach. Także szpital jest naprawdę dość dobrze przygotowany do trudnych sytuacji, nawet kryzysowych. To dobry prognostyk i to cieszy, że jesteśmy w tej drugiej grupie. No cóż, no, wypada tylko trzymać kciuki i wspierać akurat działania, żeby Panie Przewodniczący, żeby to się udało faktycznie, żebyśmy byli akurat w tej drugiej grupie. Ocena systemu ochrony zdrowia generalnie w kraju nie jest najwyższa. Rząd podjął się zmian i dosyć daleko te zmiany mają akurat być zrobione. Te kroki zmian mają być daleko posunięte. Łącznie z tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma być zlikwidowany i zastąpiony akurat innym systemem. Wiem, że Panu będzie niewygodnie na ten temat mówić, ale chociaż w kilku zdaniach, Panie Dyrektorze, jak Pan widzi te zmiany kompetencyjne
i zakresy zmian organizacyjnych? To znaczy, tak jak powiedziałem, w tej chwili to, co wiemy, to wiemy, jakie są projekty, jakie są plany, ale nie znamy szczegółów. Dopóki się nie pozna szczegółów, to trudno ocenić. Znaczy, w tej chwili to, co dla mnie powoduje taką ogromną dysfunkcję w zarządzaniu szpitalem, no to jest właśnie brak wiedzy na temat tego, co będzie za rok. No, nie da się podejmować racjonalnych decyzji naprawczych, czyli takich, które mają w przyszłości usprawnić funkcjonowanie, nie wiedząc, jaka za rok będzie rzeczywistość, bo nie bardzo wiemy, w jakim kierunku mają iść zmiany. Także ja bym powiedział tak, nie rozwijając tego tematu, że dopóki nie poznam szczegółów, to nie umiem się wypowiedzieć, czy te zmiany będą na korzyść, czy nie na korzyść, bo no mówię, dla mnie zmiany na korzyść dla szpitala będą takie, które nam umożliwią uzyskanie lepszego finansowania, bo nie boję się o to, że szpital nie może zaoferować pewnych świadczeń, bo jak będą na to pieniądze, to znajdziemy ich specjalistów i dodatkowy personel, który nam pozwoli wykonywać szerszy zakres usług w szpitalu. Jak tylko będą odpowiednie środki na to zabezpieczone. Więc problemem jest, cały czas wracamy do tego, no jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jak będą większe pieniądze, to się nie boję. Boję się tylko tego, że w wyniku tych rozwiązań, które są planowane, może się tak okazać, że dla szpitala będą mniejsze pieniądze. No i wtedy będzie kłopot. Natomiast nie umiem tego w tej chwili przewidzieć. Jestem optymistą. Więc zakładam, że skoro się znajdziemy w sieci, to powinno być więcej pieniędzy. Tyle mogę w tej chwili powiedzieć. Jeśli odwrotność, panie przewodniczący, to faktycznie trudne i takie trochę niezręczne pytanie dla pana dyrektora. Niemniej jednak wiemy, że każda ilość środków, która pojawi się dodatkowo w systemie, usprawni ten system i sposób zarządzania. Bo czy to pójdzie na formę dodatkowego zakupu sprzętu, bo głównie tak są kierowane środki, czy też na poprawę wynagrodzeń, bo o takich kwestiach też musimy rozmawiać, to tylko usprawni i poprawi cały ten system, który dzisiaj obowiązuje. A więc aby tak było. Proszę Państwa, następne pytanie. Panie Zorze, następne pytanie. Programy profilaktyczne aktualnie i na przestrzeni tych kilku lat, panie dyrektorze, ile było, troszkę statystyki? Znaczy już Państwu powiem, więc jeżeli chodzi o programy profilaktyczne, to mamy tak naprawdę dwie grupy programów. Programy finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i programy finansowane ze środków samorządowych. Te samorządowe są finansowane co prawda przez starostwo powiatowe, ale na niektóre z nich oczywiście składają się gminy, więc to też nie jest tak do końca. Oczywiście my dostajemy ze starostwa, natomiast jakby konstrukcja finansowa przygotowana jest w kilku przypadkach przez gminy, czyli gminy się do tego dokładają. Z takich programów to mamy tak. Przede wszystkim jest profilaktyka wczesnego wykrywania raka jajnika i piersi. I to jest program finansowany zarówno ze środków samorządu, jak i przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia, jak chodzi o badania mamograficzne, to nie daje nam żadnych limitów. Problemem jest brak zainteresowania. Dlatego, że na badania mamograficzne w ramach tego programu powinny się zgłaszać kobiety w wieku bodajże między 25 a 50 którymś rokiem życia. Natomiast nie są tym zainteresowane. Także taki program funkcjonuje. On jest finansowany, tak jak powiedziałem, z jednej strony w pewnym zakresie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku kobiet, które się nie mieszczą w tym wieku finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą być finansowane ze środków samorządowych, ale nie ma. Także to jest taki niesamowite. No oczywiście taka dość nietypowa sytuacja, gdzie w systemie ochrony zdrowia można coś dostać, są na to pieniądze, a nie ma. Także to jest jeden program i on oczywiście jest od wielu lat, ja tu mam dane, że co najmniej od 2014 jest przez powiat finansowany,
Mam tu oczywiście pewne dane dotyczące ile osób z poszczególnych gmin, nie wiem czy to są dane. Orientacyjnie, żebyśmy widzieli ile korzysta. Więc tak, jeżeli chodzi o markery nowotworowe, czyli rania jajnika i piersi, to z Krzanowa 585 osób, z Trzebini 226, z Libiąża 109, z Babic 47, z Alwerni 33, mówimy o 2016 roku w tej chwili. Jeżeli chodzi o markery nowotworowe, czyli rak gruczołu krokowego, bo to jest drugi program profilaktyczny finansowany przez starostwo powiatowe, no to Krzanów 338 osób, Trzebinia 153, Libiąż 39, Babice 40, Alwernia 30. To faktycznie malutko. Jeśli mogę, dwa zdania z tej kwestii, a to już powiem jako przed 8 lat pełniącej funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia w powiecie krzanowskim. Miałem przyjemność pracować z Tadeuszem w samorządzie. Są przyjęte parytety na poszczególne gminy. Ale z racji, że kontekstem wspomniał, nie wszyscy są zainteresowani pewnymi tematami. Jeśli przychodzi okres rozliczenia, wtedy uwalnia się jakby te limity z poszczególnych gmin. I gdzie są po prostu miejsca i chętni oraz zainteresowani, wtedy tam lokuje się, czy zaprasza się te osoby do programów. Kolejny program finansowany ze środków samorządu powiatowego to jest profilaktyka chorób tarczycy. No i znowu 526 osób Krzanów, Trzebinia 224, Libiąż 67, Babice 49, Alwernia 34. I jeszcze jest program zdrowia psychicznego, ale tutaj są to realizowane białe soboty i wykłady, więc tutaj trudno mówić o jakichś rzeczach, to jest po prostu kto chce, to z tego może skorzystać. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o programy profilaktyczne, które są w tej chwili realizowane. Na przyszły rok w tej chwili dodatkowo zaproponowaliśmy program taki prewencyjny badania stawów biodrowych noworodków. Mianowicie, ponieważ w tej chwili system w tym zakresie polega na tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje badanie stawów biodrowych u noworodków między 6 bodajże a 12 tygodniem życia po narodzinach, ale rzeczywistość jest taka, że znowu nie wszystkie osoby wtedy idą do lekarza zrobić badanie USG. Natomiast my proponowaliśmy, poza tym to już jest któryś tydzień. Niestety w przypadku noworodków, jeżeli są wady, no to te wady na początku się rozwijają. Dlatego też zaproponowaliśmy, żeby robić badania USG od razu po porodzie, czyli w pierwszych dniach życia, co da po pierwsze 100% skuteczność, bo wszystkie noworodki, które się urodzą w szpitalu, będą miały to wykonane, a po drugie przyspieszy ewentualne działania, jeżeli taka wada zostanie wykryta, to wtedy w prosty sposób można to skorygować, bo wtedy wystarczy odpowiednie układanie pieluchy, czyli instruktaż dla rodziców. I dla takiego noworodka kilkudniowego bardzo łatwo tą wadę jest skorygować. Natomiast już dla noworodka, który ma powiedzmy 7 czy 10 tygodni, no to już potem zaczynają wchodzić w grę tak zwane protezy, czyli już takie dość niewygodne metody korygowania wad. Poza tym jakby nie ma wtedy 100% skuteczności, bo nie wszyscy rodzice przychodzą zbadać swoje dzieci. Także to jest taki nowy program profilaktyczny, który chcemy zaproponować na przyszły rok. Zakładam, że będzie pozytywny odbiór, że samorządy się zdecydują na Na tle tych programów chciałem powiedzieć, że też przygotowując się do spotkania, penetrowałem akurat w internecie, jak te sytuacje wyglądają w województwie i w województwach ościennych. I z ciekawości powiem, że my właściwie w województwie małopolskim faktycznie wszędzie, we wszystkich szpitalach jest na tym samym poziomie dokładnie tych 3-4 akurat badań profilaktycznych we wszystkich szpitalach powiatowych. Szpital krakowski ma tam 7-8, ale to szpital wojewódzki.
Natomiast, panie rektorze, proszę państwa, nie ukrywam, z zadowoleniem czytałem, co się dzieje na Śląsku, co się dzieje we Wrocławskim, bo te tak no, najbliżej akurat nas, we Świętokrzyskim też jest akurat też ten poziom dwóch, trzech badań profilaktycznych. Natomiast oczarowany byłem badaniami profilaktycznymi prowadzonymi przez szpitale na Śląsku i we Wrocławiu, gdzie tych badań w ciągu roku jest do 10. Do 10 badań. Nie zagłębiają się we frekwencje. Ta frekwencja tutaj, co panowie byli uprzejmi powiedzieć, no jest taka, jaka jest. Nie wiem, z czego się to bierze, że akurat jest akurat ze strony pań, ze strony nas, mężczyzn, taka niechęć poddawania się badaniu. Ja też się przyznam, że się nie badałem, bo, ale to moja wina. Ale faktycznie coś by trzeba było zrobić. Tutaj teraz mówię to jako społecznik, jako radny, że coś faktycznie powinniśmy zrobić, no żeby faktycznie, żebyśmy byli zachęcani do tego, żeby te badania robić, realizować. Ale mówię, teraz na tle akurat Śląska wyglądałem, panie rektorze, mizeria. Zgadza się. Mizeria. Tak, to muszę powiedzieć, że tak, natomiast cały czas być może osoby, które decydują o pieniądzach wydawanych na ochronę zdrowia, zapominają o prostej zasadzie, że złotówka wygrana, znaczy złotówka wydana na programy profilaktyczne zaoszczędza około 10 zł na leczenie. Jeszcze raz pamiętam, że... Złotówka wydana na programy profilaktyczne zaoszczędza około 10 zł na leczenie, czyli wczesne działanie, wydanie małej kwoty na profilaktykę eliminuje konieczność wydawania dużych pieniędzy na leczenie. Tak, tak. Proszę państwa, niech to będzie przesłaniem jeszcze dzisiejszego spotkania, dzisiejszej debaty. Ale róbmy dalej, panie doktorze. Profilaktykę zostawmy teraz. Faktycznie wszyscy się musimy tutaj ruszyć i się poddawać tym badaniom głowami. 10-krotny zysk. Jak z wizytami, z kolejkami do tych lekarzy specjalistów? Już państwu powiem. Ja wiem, że to jest temat bardzo taki nurtujący wszystkich i no i tutaj z jednej strony ja mam świadomość, że powinniśmy państwu móc zaoferować trochę więcej, ale z drugiej strony muszę państwu powiedzieć, że to tak naprawdę nie zależy od nas. To znaczy to, że są długie terminy oczekiwania, zależy tylko i wyłącznie od tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia, podpisując umowy ze szpitalem, ale z każdym innym szpitalem, z każdym zakładem opieki zdrowotnej, wpisuje określone limity. Znaczy mówiąc, że w danym roku Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci nam za wykonanie powiedzmy 500 porad w poradni X. No i tak, jak mamy w kontrakcie 500, to się staramy wykonać te 10 do 20% więcej, ryzykując tak naprawdę, że nam za to nikt nie zapłaci. No ale i tak staramy się, tak jak mówię, wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców i w poradniach mamy bardzo duże tak zwane nadwykonania, czyli właśnie to, co powiedziałem, że znacznie więcej wykonujemy porad, niż zobowiązał się zapłacić Narodowy Fundusz Zdrowia. No i z tego wynikają kolejki, bo my moglibyśmy oczywiście przyjąć dwa razy więcej, tylko wtedy jakby ryzyko finansowe już jest tak duże, że nas na to nie stać. Bo za dwa razy więcej na pewno Narodowy Fundusz nam nie zapłaci. Czyli na te nadwykonania, które realizujecie, udaje się wam odzyskać środki? Nie, udaje się nam tylko część. Najczęściej jak chodzi o porady specjalistyczne, to Narodowy Fundusz za tak zwane nadwykonania płaci ostatnio bodajże 20% zapłaci. Czyli nie 100 za każdą poradę, tylko 20%. Czyli jeżeli za poradę płacił powiedzmy 60 zł, no to za poradę wykonaną ponad limit zapłacił tylko 12 zł. Czyli poniżej kosztów jej wykonania. Także no to jest, powodem jest, tak jak powiedziałem, znowu, no, brak środków finansowych. Bo my jesteśmy w stanie, mamy zarówno infrastrukturę, mamy lekarzy, którzy gdybyśmy im mogli dodatkowo zapłacić, to oni by przyjmowali więcej pacjentów. To wtedy laboratoria by wykonywały więcej badań. No tylko jeżeli nam za to nikt nie zapłaci, no to my nie jesteśmy w stanie, bo nas za to nie stać.
Mamy i tak tak złą sytuację finansową, że i tak podejmujemy ryzyko finansowe, przyjmując pacjentów ponad zakontraktowane limity. Mogę Państwu podać, jakie są u nas terminy oczekiwania, tak mniej więcej, no ale... Proszę, proszę. My wiemy, że są długie, Panie Dyrektorze. Nie chciałem Państwa przerażać, ale skoro Pan Przewodniczący chce, to oczywiście podam Państwu ponad te, gdzie się najdłużej czeka. Znaczy, ja powiem, że Pan Dyrektor był spokojny. Ja to rozpoznałem. Zobaczymy, czy Pan Dyrektor ma dobre rozpoznanie. Tak, w związku z czym, jeżeli chodzi o wizytę pierwszorazową, to na przykład chirurgia porazowo-ortopedyczna, to jest czerwiec 2017 rok. Jeżeli chodzi o wizytę pierwszorazową, to jeszcze długo czeka się, to w zasadzie tam się czeka najdłużej. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwaną wizytę kontrolną, no to tu już trochę te okresy mogą się wydłużyć. Na przykład w poradni endokrynologicznej jest to luty 2018 roku. Następnie poradnia urologiczna jest to listopad 2017 roku. No i to są takie skrajne, bo w pozostałych te okresy oczekiwania są dłuższe, chociaż też w niektórych kilku miesięcy. Jeszcze kardiolog, Panie Dyrektorze, jeżeli Pan ma. Tak jest oczywiście. Bo jak nie, to ja powiem. Tak? No to nie, to ja już wolę powiedzieć. Kardiologia. Wizyta pierwszorazowa to jest na 19 grudnia 2016, czyli w ciągu miesiąca. Z dopiskiem pilne. Z dopiskiem pilne, Panie Dyrektorze. No, zgadzam się. A druga wizyta? Natomiast druga, czyli wizyta kontrolna, już z tego, co ja mam podane, jest szybciej, bo już według zaleceń lekarza. Więc jeżeli lekarz, który zaczyna prowadzić pacjenta, uzna, że jest to konieczne, no to umawia go nawet w ciągu, nawet za miesiąc czy za dwa. Jeżeli lekarz uzna, że następna wizyta wystarczy za rok, to umawia za rok. Także tutaj jakby kluczowa jest ta pierwsza wizyta. Bo jeżeli trafi pod opiekę lekarza, no to on decyduje o kolejnych terminach. Rozmawiam jeszcze oczywiście kilka innych poradni też, którymi się nie ma co chwalić, ale to nie jest jak gdyby nasza wina. No my byśmy przyjmowali więcej, tylko no, ktoś musiałby nam za to zapłacić, bo my lekarzom musimy zapłacić, więc jeżeli nam szpitalowi nie zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia, no to my nie możemy dokładać, bo nie mamy z czego. Rozpoznanie, które akurat mam, no jest to zbieżne z tym, co Pan Rzecz nam tutaj przedstawił. Zadowolenie muszę powiedzieć, że ludzie, którzy mi udzielali tych informacji, cieszyli się z czego i tutaj chcę to powiedzieć, że tą opiekę lekarską, specjalistyczną ludzie chwalą. I to świadczy o tym, dla mnie jest to sygnał, był taki sygnał, że są to specjaliści oczekiwani i dobrzy. Tylko szkoda, że takie te terminy są oczekiwania na tą wizytę, bo takie są faktycznie. No. I to jest takie przerażające i to ludzi troszkę zniesmacza, ale bardzo pozytywnie wypowiadają się o lekarzach. Nie kryję tego, że mam akurat kilkanaście nazwisk wskazanych akurat przez informatorów, ale o tym nie będę mówił, ale generalna opinia jest, że ci specjaliści są dobrzy. To jest takie budujące, Panie Dyrektorze, uważam. To znaczy ja jeszcze tylko Państwu podam kilka takich istotnych informacji związanych właśnie z poradniami. Ponieważ tak, oczywiście problemem, tak jak powiedziałem, są małe limity przyznane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale drugim poważnym problemem to jest niestety też niedobór lekarzy specjalistów, bo są takie poradnie, gdzie u nas jest tylko jedna osoba, jak ona się rozchoruje, no to są pewne problemy, wtedy trzeba poczekać, trzeba odłożyć wizytę. A mamy takich lekarzy, którzy są jedynymi przyjmującymi kilku. Druga sprawa, no to tak jak powiedziałem, są absencje chorobowe, ale również duża ilość skierowań do specjalistów wypisywanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jak to nasi lekarze twierdzą, bez potrzeby. To znaczy tak naprawdę nie ma na skierowaniu napisane dokładnie, w jakim kierunku należy pacjenta diagnozować. Czyli jest wysłany do specjalisty, ale często nie wiadomo, w jakim celu. Następna informacja jest bardzo istotna. W poradniach specjalistycznych jest przyjmowanych u nas około 300 osób dziennie.
Czyli przez ten nasz budynek, przez to piętro, gdzie są te poradnie, 300 osób dziennie przechodzi. A co jest jeszcze gorsze, proszę Państwa, co trzeci pacjent zapisany na dany termin do poradni specjalistycznej nie przychodzi w tym terminie. Czyli mamy tak zwane niewykorzystane, tak zwane okienka się robią lekarzom. Przez to te kolejki się wydłużają. I przez to się wydłużają kolejki, bo no, na czym polega problem, proszę Państwa? To jest często tak, że ktoś zapisuje się w kilku poradniach i w momencie, kiedy uda mu się gdzieś szybciej dostać, no to już nie odwołuje tamtych wizyt. A czy może jakiś system by trzeba było coś pomyśleć takim, żeby monitorować, tak. Dana osoba gdzieś indziej nie jest zarejestrowana. I taki system Narodowy Fundusz Zdrowia tworzy, tylko już 4/4 rok tworzy i jeszcze go nie ma. No, czasem jest sytuacja, że trzeba to skierowanie złożyć w oryginale i nie da się w innym miejscu zarejestrować. Właśnie, to było w wielu sytuacjach po prostu na podstawie takiego, że skierowanie się doniesie i jest przez telefon na przykład ustalany termin, no bo też wszyscy starają się, żeby pacjent miał jak najmniej trudności z dostaniem się, więc rejestracja telefoniczna, nawet niektórzy internetowe. I mówię, no pacjent wtedy ma takie, chętnie z tego korzysta w momencie rejestracji, ale już jak trzeba się wykreślić, no to już pacjenci o tym nie pamiętają. Przepraszam, do 2 tygodni donosi się wtedy takie skierowanie oryginalne, także nie ma już takiej całkowitej dowolności jak oryginalna. Tak, aczkolwiek pomimo tego się nawet donosi skierowanie, często jest tak, że pacjent ma wystawione na przykład 3 skierowania do lekarza neurologa, bo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej mówi mu, a jak się panu nie uda, to panu się uda tam. Więc to już też na to samo wystawiane jest wiele skierowań, więc to już też nam nie rozwiązuje problemy. Dochodzi do tego, że zresztą ja podpisuję zwroty tych skierowań, że na przykład minął termin i pacjent się nie zgłosił, w związku z czym odsyłamy skierowanie, oryginalne skierowanie, bo pacjent został przyjęty gdzieś indziej. To skoro został gdzieś indziej, to musiał mieć też oryginalny skierowanie. Gdyby taki system był na PESEL-u, to wtedy by nie było takich problemów. Nie było, ale to musi być system zintegrowany, tylko na szpital. To cały kraj. Dlatego to jest tak naprawdę system, którego oczekujemy od Narodowego Funduszu Zdrowia. No, oni powinni nad tym zapanować, no a jakoś na razie się nie udało. No, ta informatyzacja w służbie zdrowia idzie bardzo powoli. Ale to są potrzebne naprawdę narzędzia, nie takie nasze szpitalne, tylko żeby mówi się o tak zwanym e-rejestracji, o e-pacjencie, ale to są wszystko systemy, które muszą być nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia i wdrażane na poziomie całego kraju, żeby ten przepływ informacji był między podmiotami. To nie mogą same podmioty u siebie, bo to nic nie da. To musi być skoordynowane na poziomie co najmniej województwa. A ja znam taki kraj, że ja oczywiście widziałam na oczy tylko informacje, że napisane jest data i kiedy ma przyjść na wizytę. W przypadku nie przyjdzie, płaci się tyle, coś 30-40 euro. No zgadza się. W wielu krajach są też kraje, gdzie się wpłaca tak naprawdę kaucję. Rejestrując się trzeba wpłacić kaucję, która, że tak powiem, jest zwracana po wykonaniu, że tak powiem, badań i zapłaceniu przez płatnika. Więc to są takie systemy, na przykład jak jest wielu różnych płatników i każdy jest gdzie indziej ubezpieczony, to w niektórych krajach jest tak, że pacjent musi najpierw wyłożyć swoje pieniądze, a potem uzyskuje dopiero zwrot. No więc to jest też dobry system, bo jak już ktoś wpłaci kaucję, no to już raczej nie przyjdzie stracić. Ale są różne rozwiązania, natomiast my niestety mamy takie, które nie są tak naprawdę, nie porządkują system. Przydałoby się więcej takich porządkujących, no ale na razie nie ma. Czy system, który panuje, bo na Śląsku każdy mieszkaniec ma kartę z chipem, która skraca właściwie te problemy, które my tutaj opiec nas mówimy. I kilka takich pytań akurat mam z natury, że jak tam we Włoszech, jak tam jest tam w Irlandii, jak tam. Ale też jeden z nich tak właściwie napisał pytanie,
że sięgamy akurat tam gdzieś indziej do tej służby zdrowia, jak to funkcjonuje, a ponoć za naszą wiedzą akurat na Śląsku mają te chipy i ludzie nie czekają na specjalistę. No, czy czekają więcej, ja zawsze udzielam. Powiem Państwu, dlaczego tak jest. To jest jakby pozostałość jeszcze po funkcjonowaniu kaskowym. Ponieważ do roku 2004 funkcjonowały czy trzeciego kasy COVID. No i akurat na Śląsku wtedy dyrektorem był pan dyrektor Sośnierz. On podjął decyzję taką dość pionierską, żeby dla ubezpieczonych w śląskiej kasie chorych wydać takie legitymacje w formie kart. I tak naprawdę ta karta była taką legitymacją. Gdzie się przychodziło, to nie trzeba było mieć, tak jak w różnych przypadkach zaświadczeń z ZUS-u, kiedyś trzeba było nosić o otrzymaniu renty, ostatni odcinek. Tam po prostu się przychodziło z taką kartą. Jak zostały zlikwidowane kasy chorych, to te karty zostały. I one tak naprawdę funkcjonują dzięki temu, że zostały jeszcze za kasy chorych wprowadzone w 2001 roku. To funkcjonują. W innych województwach tego nie ma. Jeszcze podobny program pilotażowy był wówczas w województwie warmińsko-mazurskim, ale tylko w części tego województwa, ale tam to nie przetrwało. Natomiast akurat na Śląsku te karty, które wprowadził pan dyrektor Sośnierz, no przetrwały. Dlatego oni są jak gdyby w tej lepszej sytuacji, że tam kasa chorych miała już wprowadzony system informatyczny, a w tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia ma swój system, ale również wspiera się tym systemem, który był. No i są te karty, które w innych województwach ma. Także takie jest wyjaśnienie. No dość proste, aż można się dziwić, że rozwiązanie wprowadzone w 2001 roku do dnia dzisiejszego się sprawdza. No i dlaczego tego nie skopiowano do pozostałych województw? Tego nie wiem. No właśnie. Panie dyrektorze, muszę dać, bo to kilkanaście takich w tym samym tonie pytania dostałem, zostało zadane, że były w szpitalu w poprzedniej akurat kadencji dyrektora praktykowane akurat przynoszenie medykamentów akurat swoich własnych do szpitala, co było negatywnie odebrane właściwie przez kontrolujących i ponoć jakieś tam kary chyba nawet były naliczane. Tak przynajmniej jeden z tych mówi, że tam poprzednik dostał jakieś tam wysokie kary za to, za te praktyki. Jak dzisiaj wygląda sytuacja? Muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście w tej chwili za pacjent nie przynosi leków szpital, przyjmując pacjenta, zapewnia pacjentowi wszystkie leki, nie tylko te, które są potrzebne do tego leczenia, które było powodem przyjęcia pacjenta, ale również leki wynikające z innych chorób. Oczywiście są możliwe sytuacje, gdzie pacjent może przynieść na życzenie własne leki. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w szpitalu obowiązuje tak zwany receptariusz szpitalny, czyli w szpitalu lekarstwa, które mogą być dopuszczone do stosowania i są kupowane w przetargach, są umieszczone na właśnie w receptariuszu, czyli na takim wykazie leków. Często zdarza się tak, że pacjent stosuje lek, a my w szpitalu stosujemy odpowiednik, zamiennik tego leku, a pacjent nie chce zamiennika. Więc tylko w takich sytuacjach pacjent przynosi swoje leki. Natomiast jeżeli nie ma pacjent takiego życzenia, to wszystkie leki dostarcza szpital. Także to jest jedyny wyjątek, jaki w tej chwili może być. Jeżeli pacjent na życzenie nie chce dostawać takiego leku, jak jest stosowany w szpitalu, bo ma, no bo to często jest tak, że no też nie ma co ukrywać, że w szpitalu stosujemy tak zwane zamienniki. Czyli jeżeli są leki na przykład wymyślone przez jakiś koncern i ten koncern sprzedaje je za kwotę 100 zł, to po kilku latach mogą ten lek produkować inne firmy. To jest chemicznie to samo, tylko jak gdyby na podstawie innych składników. No i wtedy
tak zwany lek generyczny kosztuje na przykład o połowę taniej. No to szpital stosuje te tańsze leki. A czasami pacjent chce dostać ten lek oryginalny, w związku z czym wtedy może oczywiście przynieść sobie takie leki. No i wtedy szpital podaje częściowo leki szpitalne, a te, które chciałby pacjent mieć inne, no to podaje te, które przynieść pacjent. Ale to są sytuacje wyjątkowe. Jeśli można, panie przewodniczący, dwa słowa, to jest moja ocena sytuacji, bo gdzieś cały czas w tym środowisku pierwszego działania funkcjonuje. Nałożenie kary uważam, że było trochę niesprawiedliwą formą akurat. Takie praktyki są stosowane w różnych szpitalach, akurat na skutek jednej czy dwóch sytuacji taka kara została nałożona na szpital chrzanowski. Niemniej jednak, drodzy Państwo, trzeba zwrócić uwagę, że bywają takie przypadki, o których też delikatnie wspomniał Pan Dyrektor, że pacjent jest ustawiony na jakiś lek i ma życzenie dalej być na tych lekach dalej prowadzony. Więc daje się możliwość jakby korzystania z tych leków. Niemniej jednak przywóz czy transport pacjenta też na SOR, w tym pierwszym kontakcie, gdzie zanim zorganizuje, SOR nie jest apteką, może tak trzeba powiedzieć, zanim zorganizuje pewne rodzaje leków, no trzeba trochę czasu. Więc lepiej, moim zdaniem, ja z punktu widzenia pacjenta wolałbym stosować swoje leki, które mam przez pewien czas, dopóki szpital mi ich nie zapewni. Więc dlatego to jest naprawdę bardzo cienka linia rozważenia, czy taką formę stosować, czy taką, ale forma kary była dla mnie wysoce niesprawiedliwą formą. Znaczy, ja można jeszcze jedno zdanie do tego tematu, mianowicie faktem jest, że większość szpitali nie tylko na życzenie pacjenta, ale w wielu sytuacjach, jak pacjent przychodzi z własnymi lekami, to po prostu szpital nic nie mówi, tylko korzysta z tych przyniesionych leków. U nas jest taka zasada, że to jak gdyby pacjent musi wyrazić chęć stosowania własnych. Natomiast faktycznie kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia była dość wybiórcza. I akurat szpitalowi w Chrzanowie nałożyli karę, a wielu innym szpitalom, które robiły tak samo, nie nałożyły żadnych kar. Natomiast prawda jest też taka, że kwoty, jakie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia za leczenie, na przykład przy wymianie stanu biegłowego, te pieniądze starczają tylko i wyłącznie na wszystkie endoprotezy, leczenie, pobyt, zabieg operacyjny itd. Czyli Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko za tak zwane schorzenie podstawowe. Natomiast nie płaci za te podatki. Pacjenci mają przeróżne schorzenia. Natomiast niestety Narodowy Fundusz Zdrowia, ustalając cenę, ustala cenę tylko na to świadczenie, które jest kierunkowe, natomiast nie uwzględnia ta stawka schorób współistniejących. Stąd też, czym szpital leczy pacjentów bardziej chorych, którzy mają różnorakie schorzenia, tym ma gorszą sytuację. Bo jak przychodzi pacjent tylko do wymiany stawu biodrowego, no to on kosztuje powiedzmy 20 tysięcy. Ale jak przychodzi pacjent z cukrzycą, z nadciśnieniem, z niewydolnością nerek i jeszcze z różnymi innymi problemami, no to ten pacjent w czasie całego pobytu kosztuje nie 20, ale 25 tysięcy w szpitalu. A fundusz płaci tylko 20. Więc to jest taka niestety trochę niesprawiedliwość wynikająca z systemu finansowego. No jasno to Pan Dyrektor powiedział, jest to czytelne. W tych krajach europejskich właściwie służba zdrowia w stosunku do narodowego no, poziomu PKB jest na poziomie do 10% dofinansowana. W Polsce mamy na dzień dzisiejszy bodajże 4,8% PKB, prawda? Tendencje akurat rządu są, żeby to było na poziomie 6,5% PKB od roku 2018. Czy to zdaniem, no tutaj będę uderzał też akurat w opinię, czy to Pana zdaniem, Panie Dyrektorze,
będzie zdecydowany krok do przodu? Cieszę sobie sam odpowiedziałem, że tak. Tutaj trudno odpowiedzieć inaczej. Jeżeli coś wyrośnie z 4,8 do ponad, czyli powiedzmy prawie 50%, no to tutaj siłą rzeczy. No nie, 35%. No już chciałem trochę dodać, ale no to nawet jeżeli to będzie wzrost 35% w ciągu 2 lat, to to jest bardzo dużo. To jest ogromne skok. Takiego skoku nie było, więc gdyby tak się stało, to by było idealnie. Natomiast mam pewne obawy, czy to się uda zrealizować, bo skąd wziąć te pieniądze, jeżeli... Od nas jedynie, bo nie... No, dlatego mówię... Nie ma takiego rządu, żeby miał swoje przełęka. Byłoby to idealne. Dokładnie. Byłoby to idealne. Przed wyborami to na pewno tego. Natomiast, no, pozostaje tylko wierzyć, że tak się stanie. Byłoby to naprawdę ogromnym krokiem w przód. System ochrony zdrowia pewnie by lepiej funkcjonował, nie byłoby kolejek. Wszystko by się skróciły kolejki, poprawiły warunki leczenia i tak dalej, więc bądźmy optymistami i wierzmy, że tak będzie. Jeszcze jeden internauta mi przyszedł taką informację, że Polska na tle Europy na 10 tysięcy mieszkańców w Niemczech jest 13 lekarzy. W Niemczech. Nie wiem, czy ja dobrze to innym, ale tak napisane jest. 13 lekarzy, w Anglii 10, a w Polsce 3. No nie, to jest przesada, ale te na pewno wskaźniki mamy coraz gorsze. To znaczy, w Polsce jest coraz mniej lekarzy w przeliczeniu na 10 tysięcy. No bo właśnie pojechali, bo nie my jest do Anglii. Dokładnie, więc pewnie nasi podnieśli statystyki, głównie w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Natomiast u nas istotnie obniżyli, ale o tym już powiedziałem, to jest ten problem, gdzie trudno powiedzieć ile, bo tu izby lekarskie mówią tylko o tym, ilu lekarzy wystąpiło o takie, że tak powiem, od nich certyfikaty, można powiedzieć, które umożliwiają wyjazd w pracę. Natomiast no nie wiadomo, ile z tych osób rzeczywiście pojechało, a ile tylko wzięło sobie, pobrało dokumenty. Ale jest szansa wyboru. Ale to takie część lekarzy przyjeżdża na dyżury sobotnie i niedzielne. Takie informacje są w końcu medycznym. To znaczy wyjeżdża często też na dyżury. Albo tam wyjeżdża, albo... Czy raczej tam wyjeżdża, bo tam za dyżur zarabiają więcej, a miejscowi lekarze czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech niechętnie biorą dyżury w święta, no bo oni wtedy chcą odpocząć. I to jest taka tendencja, że tam, ponieważ dobrze zarabiają, no to starają się pracować tylko tyle, ile muszą, nie brać dyżurów. Natomiast nasi mają szansę wtedy zarobić, no więc głównie wtedy tam wyjeżdżają. Pracując tutaj na umowie o pracę, tam jeżdżą na zwłaszcza świąteczne czy weekendowe dyżury. Ale często się tak. Chciałam powiedzieć, że ja mam takiego znajomego lekarza, nie w Polsce, za granicą. I oni tam zarabiają 3,5 tysiąca euro, to nie jest dużo. Nie jest dużo na rodzinę, bo na to przecież te ceny są zupełnie inne, a tam, czy nie wiem, we Francji, we Włoszech, to jest drożyzna i zamieszkanie za to wszystko. Ja nie wyobrażam sobie, jak to nasi Polacy, którzy są lekarzami, wyjeżdżają za granicę. Oni za bardzo tam nie... Nie wiem, czy to tak. Ja sądzę, że oni zaczynają powracać do kraju, bo... To znaczy, no trochę mam inne informacje, że tak powiem, że te 3,5 tysiąca euro to tam by nie pojechał. Tam ja osobiście mam akurat ciocię, która była pielęgniarką, ona dostaje... Fakt, że to jest Norwegia, ale w Norwegii pielęgniarka dostaje emerytury, jeśli się nie mylę, 8 tysięcy euro. Tak. W związku z czym te 3,5 tysiąca dla lekarza to... Nie. Ale ona często pracuje jak lekarz, bo lekarzy tam jest dosyć mało. Nie, ona już nie pracuje. Kiedyś może pracowała. Natomiast 3,5 tysiąca dla lekarza, to być może dla lekarza, który nie ma specjalizacji, czyli który tam pojechał albo inaczej, albo dla lekarza, który pracuje tyle, ile trzeba, czyli powiedzmy 8 godzin dziennie,
nie biorąc dyżurów i tak dalej. U nas lekarz, który by nie brał dyżurów, nie dorabiał na drugim etacie, no to tak naprawdę zarobiłby, no powiedzmy, bo, czyli to podejrzewam, że był już na rękę, czyli tyle ten lekarz dostał na rękę, więc u nas lekarz na rękę dostałby być może, nie pracując dodatkowo, około 4000 zł. I tak prawie czterokrotnie mniej niż te 3,5 tysiąca euro. Natomiast lekarz taki, który ma specjalizację za granicą, zarabia nie mniej niż 5 tysięcy euro. Więc to 3,5 na 4, tak przynajmniej ja mam. No być może. Ja w każdym razie mówię takim. Ale się nie chcę przyznać pani, dlatego tak powiem. Nie mówi, myślę, że nie mówi prawdy. Tak. Natomiast mówię na pewno. Ja tam 1500 euro. Ale w którym kraju? Proszę? W którym kraju? We Włoszech. No to być może we Włoszech. I bardzo ciężko się narobić. Nie, no to ja nie mówię, że nie. Natomiast jakby w Niemczech, czy Wielkiej Brytanii, czy w Norwegii, to są inne pieniądze. Być może we Włoszech. Nie ukrywam, że znajoma wyjechała do Austrii, pielęgniarka, lat temu 15. A ponieważ przyjeżdża i mamy kontakt, unikamy właściwie o pieniądzach rozmowy, ale tam ma właściwie fajną sytuację finansową. Wzięła dom na kredyt, tutaj buduje, bo mówi, że na emeryturę akurat tutaj przyjedzie. I tu buduje, tam siedzi, ale tutaj buduje. Mówię, nie pytam o pieniądze, bo to akurat tak nie wypada, sama nie mówi, ale myślę, że nie ma źle. Ale wspomniałem, że jest czwórka. Nie, ale to jest zupełnie inny temat. Ja nie sama, bo nie ma rodziny, nie ma. Ja myślę, że zostawmy te zachodnie, bo w nich też jest różnie. W jednych jest lepiej, dla lekarzy jednie gorzej. Ja myślę, że raczej się skupmy na tym, jak to u nas będzie. Proszę Państwa, właściwie mamy ostatnie 3 minuty spotkania. Czy jeszcze Państwo by chcieli coś zapytać? Bo jak nie, to dla Pana Dyrektora 3 minuty na zakończenie podsumowania, a później ja podsumuję, Panie Dyrektorze i mieszkańcy. Dobrze, czy czuwacie Państwo jeszcze? Ja chciałam podziękować na siostrę. Ja dziękuję serdecznie Panu, że Pan przedstawił tę sytuację, jak wygląda szpital i sytuacja. I myślę, mówię bardzo dobrze, bo ja przypadkiem się dowiedziałam dzisiaj od siostry, ale można było ogłosić to na mszy świętej, to było bardzo dużo ludzi przyszło, bo ogłoszenia to mało kto czytał, bo pędzą ludzie. Znaczy nie ukrywam, że ogłoszenia było od 2 tygodni, w gablotach były. Kto czyta, właśnie ludzie też są tak. Warto czytać, no? Czytają najlepsze. Ale to byłoby bardzo duża frekwencja. No, myślę, bo to jest taki temat bardzo ważny dla wszystkich, bo to chodzi o zdrowie, o nasze samopoczucie. Ja akurat skorzystam z tego, że przyszłam tutaj, bo widzisz, wczoraj akurat byłam na powrotowie ratunkowej, nie dlatego, że sama poszłam, ale miałam w wysokiej ciśnienie 200 na 100. I tam pana Arbowicza, który tak się nazywa, kardiologa, u którego czasem idę do niego, prywatnie, on jest przychodni za kościołem w Czerwieni, ale bo akurat nie było w tym dniu. I zacząłem szukać na Wyszyńskiej, na ulicy Wyszyńskiego, w Szanowie, jakiejś przychodni kardiologa. Też nie było. Przypadkowo pielęgniarka się zapytała, jakie mam ciśnienie, jak powiedziałam. I powiedziała, ja pani nie wypuszczę. No pani może się w każdym miejscu stać i tak dalej. Zadzwoniłam na pogotowie. Ja nie chciałam, bo pani męża. I pojechałam do szpitala, ale to co zauważyłam, to nawet był wszczący. No pani nie wystraszyłam się, bo przyjęli mnie bardzo miło i dobrze tutaj, że tam przyskiwaniu. Dali mnie nawet na łóżko, jak chciałam iść na to, bo się dobrze czułam. Ale potem jak mnie przywieźli tam do tego pomieszczenia, gdzie jest lekarz i pielęgniarki, to zostawili. I pani była jedna, jeden lekarz był, młoda lekarka. I ona
zostawiła mnie, w ogóle nie interesowała się, nie pytała się nic, tylko przez 4 czy 5 godzin, tak, z jednej strony do drugiej strony, do drugiej, i tak biegnie. No nie, że sobie szła. Ale badań żadnych pani nie robiła? Nic kompletnie. Wiedziałem, że mam tyle. Właśnie przy przyjęciu nie zrobił, stwierdził. Zresztą już tego robię, wiedzieli, że mam aspekty. Zostałam nic kompletnie, a mam właśnie rozpaczona, ale też człowiek jest coś nowego, bo ma stres, ma depresję, nie wiem co, jak się da to uwagi, co mówić. Nawet myślałam, że lekarz wie, co ma ze mną zrobić. I zostawiła mnie tak, i potem mówię tej pani, proszę pani, ja mam wysokie ciśnienie, nie wiem, czy trzeba mi coś dać. Ktoś może przyjdzie, kardiolog, zobaczy, co mnie tam mówi. Proszę pani, zaraz ja mam pilniejsze rzeczy. I przyjechać z taką panią, która się dławiła, jedna pani, która boleści miała i tak chodziła. Biegiem. A to w jakich godzinach to było? Ja byłam o pierwszej godzinie. O 11 w nocy przyszła do domu. O pierwszej byłam zgłoszona. Muszę pani powiedzieć, że po pierwsze jest w systemie są pewne procedury w systemie ochrony zdrowia, gdzie się powinno trafiać i panią na początku źle pokierowała pielęgniarka, ponieważ pani w ogóle na szpitalny oddział ratunkowy nie powinna była trafić. Dlatego, że pielęgniarka wezwała pogotowie, panią najpierw ona powinna była do pani wezwać lekarza. Panią się na miejscu powinien był zająć lekarz i powinien dać pani jakieś leki na obniżenie ciśnienia. Przepraszam, dałam pani po więcej i zmierzyłam, potem za 20 minut znowu mierzyła i też takie wysokie było ciśnienie. Ale to już to pielęgniarka czy lekarz? I lekarz, bo nie wiem, to nie był kardiolog, bo... Znaczy nie, no, panią się wtedy powinien był zająć lekarz. Tak naprawdę, jeżeli lekarz stwierdził pani stan zagrożenia... To był ortopeda chyba. Znaczy, powinien się panią zająć lekarz tak zwany pierwszego kontaktu, czyli lekarz rodzinny, czy lekarz POZ-u. I on panią powinien do tego momentu nadzorować, aż pani stan się nie poprawi. Także to w ogóle był błąd... Znaczy to trzeba pójść do swojego lekarza rodzinnego i on się miał obowiązek panu zająć. Dlatego, że tak jak pani słusznie powiedziała, panią przywieziono na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie było duże zamieszanie, tu przywieźli panią, która się żławiła i tam takie przypadki trafiają. I tam właśnie tacy pacjenci powinni trafiać. Dlatego no, pani czekała długo, bo tak jak pani powiedziała, tam jest tylko dwóch lekarzy. Jedna pani też tak 37 lat miała młoda, kobieta była. Myśmy właśnie dziwiły się, że nikt nie przyszedł żaden kardiolog, żeby nam jakąś informację informacji. Pani stan zdrowia po prostu nie zagrażał pani życiu, w związku z czym ten, który pani zmierzył ciśnienie i panią umieścił, doszedł do wniosku, że pani życiu nic nie zagraża. A ponieważ szpitalny oddział ratunkowy jest miejscem, gdzie się ratuje życie, to stąd też pani przepuszczała w kolejce osoby, które przyjeżdżały z zagrożeniem życia. Pacjentów wszystkich powiedział. Powiedział, że wezmie policję, a to mu wszyscy pacjenci, którzy byli na kwartalu, ja bym nie wiem, mogli wypadał, mówię, a my sprowadzimy telewizję, my zaraz tu i na czego się po prostu. Szkoda, że akurat tutaj ta pielęgniarka nie zadziałała akurat zgodnie akurat tutaj z tym, co już rozpoznała akurat, co było rozpoznane, że sytuacja nie kwalifikowała się do tego, żeby ostatecznie pani tam poczekała, potem zobaczył panią lekarz i pani tam do domu, tak? Mm.
To samo by pani poleżała by pani na leżance w przychodni pod nadzorem lekarza, a pielęgniarka pani była. Ale wie pan, u nas na przykład w Czerwieni nie ma takiego. Trzeba jechać do Chrzanowa. Jak do Chrzanowa ma jechać. Ale jak nie ma lekarza pierwszego kontaktu? Tak, nie ma, wieczorem nie ma. Dyżurów nie ma. Ale jest. Jak ktoś ma jechać do Chrzanowa, bo tam jest najbliżej nas, no to jedzie na oddział ratunkowy. Tak, sytuacja jest tak. Powiem Państwu obrazowo. Na opiece całodobowej, czyli tej nocnej, świątecznej tam w Chrzanowie, jest dwóch lekarzy. U nas na szpitalnym oddziale ratunkowym jest dwóch lekarzy. Tych dwóch lekarzy u nas na oddziale szpitalnym ratunkowym musi się zająć pięciokrotnie większą ilością pacjentów, z których tak naprawdę połowa to są przypadki zagrażające życiu, a połowa to są przypadki, które w ogóle nie powinny trafić tam, tylko trafić do Chrzanowa, do tych dwóch lekarzy, którzy... No, powinno być dwóch. Czy się tam jeden gdzieś poszedł? Nie, no bo czasami tam jeden na dzień... Znaczy, Państwa, bo to jest tak, ponieważ właśnie z tego, że powodu, że czasami jest bliżej, czasami jest komuś się wydaje bezpieczniej, no to trafia do szpitala 80-90 osób dziennie. Z tych 80 osób około połowa to są osoby faktycznie, które miały takie objawy, które pretendowały do pojawienia się na szpitalnym oddziale ratunkowym. Ale pozostałe 40-50 osób to są osoby, które tam długo czekają, bo już wstępna ocena powiedziała, że nic ich życiu nie zagraża. No więc oni czekają, bo w międzyczasie pojawiają ciężsi pacjenci, którymi się trzeba pilnie zająć. No, tak to jest. Nasza podstawowa opieka zdrowotna źle działa po prostu u nas tutaj. Znaczy, ja nie wiem, czy źle, natomiast pacjenci zbyt często, zbyt rzadko jadą na podstawową opiekę zdrowotną, a zbyt często nasz pacjent. Na Szczebinie nie ma, no to tak. Nie ma. W Szczebinie nie to, że nie działa, nie ma. Godzina od 18 do 18 jest dla antenaku, bo opieki medycznej. Jak może być? Znaczy, potem każdy myśli, a pojadę do szpitala, bo tam lepsza opieka, bo lepsi specjaliści są niż tam. No tak, tylko właśnie przez to się tam może czekać. Czy drodzy Państwo, jak pamiętacie, a ja to pamiętam, jak była kwestia ustalania pewnych priorytetów w świadczeniu usług głównie świątecznych i nocnych, to właśnie Trzebinia z tego obiegu wypadła. Lokalizacja została w Chrzanowie i z ukierunkowaniem na Libiąż. Tak. Trzebinia do dzisiaj, tak mówię, pomimo że społeczeństwo tutaj upominało się o tą pomoc nocną i świąteczną, nie udało się tego wyegzekwować. I problem jest taki, tak jak Państwo słusznie zauważacie, pacjenci trafiają, no jak trafiają, czyli po prostu na sercu tworzy dodatkową adrenalinę, emocje. Połowa tych osób się nie powinna tam... My zapraszamy z dyrektorem do POZ-u szpitalnego. Funkcjonuje, POZ szpitalny też kieruje w ramach ewentualnych działań później do nasorów. Zapraszamy, jeżeli u Państwa lekarz rodzinny się nie wywiązuje z zadań, to zapraszamy do nas. U nas jest podstawowa opieka i tam w tej chwili mamy nowego pana doktora, który to wszystko zorganizował. Umawiać się można na godziny, więc długo się nie czeka. A jak jest potrzeba, to on się odpowiednio zajmie. Także panią musi na pewno nasz lekarz pierwszego kontaktu zajął odpowiednio i nie musiałem pani tyle czekać na szpitalnym oddziale. No nie, gdybym też powiedział, że nie skorzystała z tej pani, nikt mnie nie poinformował, nikt mnie... Dlatego mówię, została pani źle pokierowana. Ale pani jest dobrze, jeden lekarz na taki szpital pogotowy ratunkowy w Chrzanowie, to ja nie jestem osobą do tego upoważnioną, żeby decydować o sądzach, ale to jest za mało. Państwa, ja też uważam, że tam dobrze by było, jakby było 4-5 lekarzy. I jestem w stanie, że tak powiem, z Państwem zgodzić się w 100%. Jestem skłonny zatrudnić tych 5, tylko żeby Narodowy Fundusz Zdrowia za to zapłacił.
Proszę Państwa, sądu zrobiłoby się POZ. Ale nawet, no, gdyby tylko fundusz nam za to chciał zapłacić, ale nam nie płaci za to, no więc nie stać nas na to, żeby tam zatrudnić trzeciego, czwartego, piątego, szóstego lekarza, chociaż wiem, że czym więcej lekarzy, tym byłoby lepiej. Ale nas na to jest. Proszę Państwa, wniosek z tego też oczywiście, ja sobie zapisałem też przy moim czasie, ja też go przedstawię. Panie doktorze, 3 minuty Panu. Proszę Państwa, więc tak, chcę Państwa uspokoić, że w tej chwili robimy wszystko, żeby szpital nie był w żadnym stopniu zagrożony. Dlatego też to, że jest trudna sytuacja finansowa, to jest oczywiście bardzo poważny problem, ale szukamy pomocy, szukamy rozwiązań, które by nam poprawiły sytuację finansową. Udało się zaangażować również samorządy, także mam obietnicę, że w przyszłym roku samorządy się w bardziej znaczący sposób włączą w pomoc szpitalowi, taką finansową, pomogą nam w zakupach inwestycyjnych. Poza tym chcemy sięgnąć po środki unijne, chcemy uruchomić oddział geriatryczny, rozwinąć w ogóle opiekę geriatryczną w szpitalu. Pewne działalności trochę przeorganizować, uruchomić. Oczywiście to nie będzie na początku przyszłego roku, ale to będzie być może pod koniec przyszłego roku albo na początku 2018 roku. Chcemy uruchomić tak zwane chirurgię jednego dnia, czyli pewne proste zabiegi, żeby nie trzeba było być kładzionym na ileś dni, tylko żeby można było na kilka godzin przyjść do szpitala, mieć wykonane pewne zabiegi. Poza tym planujemy poprawić standard opieki nad pacjentami poprzez to, żeby przy salach OLI robić sanitariaty. Także mamy pewne plany. Chcemy skorzystać w przyszłym roku ze środków unijnych i to wszystko po to, żeby poprawić warunki leczenia, poprawić sytuację szpitala, żeby Państwo mieli łatwiejszy dostęp. A tak jak powiedziałem, nie wszystko zależy od nas. Jesteśmy uzależnieni od Narodowego Funduszu Zdrowia, od poziomu finansowania. Jesteśmy uzależnieni od tego, czy nam się uda pozyskać środki na te inwestycje, bo my ich nie mamy. Także dlatego też moje działania zmierzają do tego, żeby z jednej strony pozyskać jak najwięcej środków na odtworzenie tej infrastruktury budowlano-technicznej w szpitalu, żeby poprawić warunki, wizerunek szpitala również i żeby poprawić relacje takie międzyludzkie, żeby personel między sobą lepiej współpracował, żeby do pacjentów był lepiej nastawiony. No ale z drugiej strony wiadomo, że też mam prośbę, żeby pacjenci byli bardziej wyrozumiali, dlatego że no, na tym szpitalnym oddziale ratunkowym ten lekarz na przykład, no cóż on może zrobić? No, do pacjentów pojawia się taka ilość, a on na to nie ma wpływu. No, on, tak jak Pani mówiła, szybko stara się dwoić i troić. Robi wszystko, co może, no ale pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Po prostu nie ma na to pieniędzy. Natomiast staramy się optymalizować pewne rzeczy, rozwiązania, tak żeby poprawić zarówno warunki leczenia pacjentów, zwiększyć ofertę, żeby była dostępna do większej ilości świadczeń, ale również poprawić warunki dla personelu, no bo personel też musi pracować w dogodnych warunkach. Także no ja będę się starał poprawić wszystko, zapewnić bezpieczeństwo, żeby nie było przerw w funkcjonowaniu szpitala, żeby nie było zagrożone jego istnienie. Staram się w tej chwili poprawić wizerunek, żeby zająć jak najlepszą pozycję w województwie małopolskim, żebyśmy się stali jak najbardziej potrzebni w tym województwie, co nam zagwarantuje być może dobre stworzenie i pomoc organizacji jakichś, czy to samorządowych, czy nawet pozarządowych. Też mamy fundację na rzecz szpitala, która działa, też liczę na coraz lepszą współpracę. Także chcę współpracować z wszystkimi, którzy są zainteresowani pomocą szpitalowi i którzy są zainteresowani, żeby ten szpital jak najlepiej funkcjonował. I czas minął, Panie Dyrektorze. Panie Dyrektorze, dziękując właściwie za spotkanie, nie ukrywam, że cieszę się bardzo z tego spotkania, bo
I niech żałują ci, którzy nie przyszli na to spotkanie. Choć nie ukrywam, że jako stowarzyszenie zrobiliśmy wszystko, żeby akurat wydane było ponad 100, słuchajcie, plakatów. I w kościele też wisiały cały czas. Na to już nie mieli wpływu, żeby księdza prosić o to, żeby informacje posłać. No ale trudno, ale mamy nauczkę. Proszę Państwa, dziękując dyrektorowi chcę powiedzieć tak, że intencyjność organizowania tego spotkania wyszła właściwie od ludzi, między innymi od kolegów, którzy też i w Fundacji na Rzecz Szpitala pracują, znaczy udzielają się społecznie i prosili o takie spotkanie, ponieważ dziś pełniący tą funkcję pan dyrektor potrzebuje na pewno wsparcia i nas mieszkańców również i poznania prawdy tego, co myślimy o szpitalu, o pracy i o personelu. Z informacji przygotowując się przed jednoznacznie stwierdzam. Panie dyrektorze, ma pan wiatr od ludzi z personelu i od mieszkańców. Mieszkańcy oczekują akurat tych zmian, tej otwartości, a nie ukrywam, otwartość pan już ma, wykazał pan, bo z panem ustalając spotkanie, nie ukrywam, ustaliliśmy właściwie w ciągu paru minut to spotkanie i zgodę pana, czego się nie udało akurat w poprzednim przypadku sytuacji z pana poprzednikiem. Życzę co? Żeby ta oferta dla pacjentów udało się ją pozyskać na wyższym poziomie, a jak nie, to przynajmniej utrzymać, uzyskać to, co pan powiedział, że pan by chciał dla personelu akurat swojego medycznego, lekarskiego, pielęgniarskiego, służb medycznych poprawy. Niech to się też stanie. Większych środków finansowych z zewnątrz bardzo serdecznie życzymy. Mogę powiedzieć, że chyba będę wyrazicielem wszystkich. Poprawy kondycji finansowej, żeby ona właściwie w czerwcu jak... Bo jest to pretekst, panie rektorze, myślę, to spotkanie dzisiejsze jest pretekstem do tego, żebyśmy spotkali się właściwie za ten pół roku i dokonali jakiejś oceny tego, co się panu uda i co nam, mieszkańcom, uda się też w szpitalu po jakichś analizach tego, co dzisiaj tutaj pan mi usłyszał i co żeśmy o czymśmy mówili. Poprawy kondycji finansowej, większych kontraktów z Narodowego Funduszu oczywiście, więcej programów profilaktycznych, żebyśmy może to, co na Śląsku, żeby nam się udało ściągnąć to, uzyskanie tego statutu szpitala akurat drugiego stopnia, pozyskanie środków na inwestycje, relacje międzyludzkie, żeby były poprawne i otwartości dla pacjentów szczególnie i żadnych afer, a dużo cierpliwości i dużo taktu. I wniosek... Deklaruję chęć spotkania za pół roku w radnym momencie. I wniosek jeden, wniosek wam nie ukrywam. Dla Państwa powiem, że czy przyjemność. Ja znam tą osobę, to co tu sobie mówiliśmy, bo nie ukrywam, że czy w powiecie, czy tutaj te w samorządzie akurat działając, widzi się to wszystko. I składałem pierwszy wniosek, jaki w nowej radzie akurat złożyłem do pana burmistrza, to było faktycznie powołanie tej całodobowej opieki medycznej, żeby ona zafunkcjonowała od początku, jak ten nowy samorząd powstał. Przez rok czasu akurat wiem, że burmistrz, bo prosiłem o takie informacje co jakiś czas, miałem informację, że pan burmistrz czynił starania o to, żeby to zafunkcjonowało. Niemniej koszty finansowe, które były przedstawiane akurat na ośrodek zdrowia, który miał szansę akurat tutaj i złożył tą deklarację, że to powoła, no jednak były zbyt wygórowane i to nie pozwoliło na uruchomienie. Po roku przestałem na ten temat mówić, ale
ale dziś wracam do tematu, nie ukrywam tego. Ten wniosek mam zapisany, ten wniosek składam. Ponieważ przekonywuje mnie argument... 10 osób nie przyjechało do... Tak. Można się jedno do tego tematu. Ale nic potrzebuję, bo ten przypadek, co zafunkcjonował u Pani. Jeżeli byśmy mieli tą służbę, czy na ZWM-ie, czy na Narzeckiej, czy na Grunwaldzkiej, nie byłaby Pani gościem w szpitalu i tak by nie było. Chcę tego uniknąć. Składam wniosek, nie ukrywam do Pana Burmistrza ponownie. Znaczy ja jeszcze odnośnie tego tematu takie zdanie, bo wydaje mi się, że obojętne, czy tu u Państwa byłoby to miejsce, gdzie ta opieka całodobowa by prowadziła swoją działalność, czy też nie, to nie unikniemy sytuacji, że ktoś stwierdzi, że tutaj to może nie dostanę pełnej pomocy, pojadę do szpitala. Stąd też ja wyszedłem z taką inicjatywą, że my jesteśmy gotowi przy szpitalu uruchomić taką nocną i całodobową opiekę, czyli coś takiego jak w Chrzanowie czy w Libiążu, tylko lepiej i sprawniej działające. Co by spowodowało, że nie byłoby kolejnych na szpitalnym oddziale ratunkowym, bo jak pacjenci by już przyjechali do szpitala, że tam zostaną, to od razu by byli kierowani nie na szpitalny oddział ratunkowy, tylko na to, a tam w spokoju, w lepszych warunkach lekarze dodatkowi zajęliby się pacjentami. Także... To jest jeden problem, że nie każdy ma samochód i w nocy może jechać. Ja wiem, dlatego nie, bo zmierzam tylko do tego, że jeżeli tu będzie, to rozwiąże problem dla określonej grupy blisko mieszkających, ale już nie rozwiąże dla miejscowości pod Trzebinią, dla miejscowości dalej zlokalizowane. Bo w takim, żeby każdy miał blisko, to musielibyśmy na terenie powiatu takich punktów powołać kilkanaście. A to jest niemożliwe. Ale jeden z mieście powinien być. Może być, tak. Nie ma nawet nie ma budżetnej w nocy. Nie ma spółku właśnie. Tylko żeby on był i właściwie funkcjonował. Czyli żeby spełniał swoje zadania. Bo to jest istotne. Proszę Państwa. Ja jeszcze tylko jedno. Takie, myślę, wspólne życzenia sobie chciałbym z Państwem złożyć. Życzmy sobie, żeby nasz szpital lepiej funkcjonował, sprawniej i żeby coraz więcej miał do zaoferowania Państwu. I niech się spełni. Proszę Państwa, Pan Dyrektor kontraktuje spotkanie, ja też mam zakontraktowane, najpóźniej do 19. Dobijamy do 19. Bardzo dziękuję Państwu. Ja jeszcze pozwolę jedno zdanie, tak? Mogę wyrazić. Dziękuję Radomiszowi za tą inicjatywę takiego spotkania, bo z przykrością stwierdzam, muszę to powiedzieć, że tylko taka frekwencja na takie spotkanie istotne przyszła. Bo nie sztuką, taki nasunął mi się wniosek, siąść przy komputerze, kliknąć pod jakimś pseudonimem, jaki ja wyrażam zdania na temat szpitala. Dzisiaj, gdyby ktoś, kto jest anonimowy w komputerze, przyszedł na to spotkanie, wyraził swoje opinie, usłyszał to, co mówi Pan Dyrektor, jak ten szpital funkcjonuje, czym to jest spowodowane, pewnie jego opinia na temat funkcjonowania służby zdrowia i tego szpitala byłaby inna. Także dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, mamy pretekst, żeby się faktycznie w tym temacie akurat jeszcze spotkać, bo już życzymy dobrze Panu Dyrektorowi i wydaje mi się, że Dyrektor ma tych problemów przed sobą sporo do załatwienia. Zmiany, które są planowane, no mają iść. Widać światło w tunelu, Panie Dyrektorze. Znaczy, widać pod warunkiem, że się ma dużo nadziei, a ja ją mam. To jest ważne. Nadzieja to się mówi, że to jest pół sukcesu. Odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. Nie chwalmy mnie tu. Zobaczymy za 6 miesięcy. Panie Dyrektorze, życzymy wszystkiego najlepszego i wydaje mi się, że Panie Dyrektorze, naprawdę fajnie.